Witam Was serdecznie na moim kanale Nowak Audio. Ja nazywam się Paweł Nowak, a dziś cykliczny odcinek z serii Dziennik Audio. W ostatni czwartek, po kilku perypetiach, spotkanie pod tytułem Audiofilskie Czwartki Audio Moza Fans uważamy za całkiem udane. Choć ja osobiście nie byłem, byli koledzy redaktorzy. Niestety musiałem zostać w domu lekko przeziębiony. I choć wiatr wiał bardzo mocno, co sprawiło, że kilkanaście osób na spotkanie nie dotarło, a i tak było ponad 30 osób, a firma Nautilus dotarła do Łodzi z lekkim opóźnieniem i nie byliśmy w stanie uruchomić jednego z trzech systemów z powodu braku czasu, a mianowicie elektroniki Circle Labs P300 i M200 z głośnikami Dynaudio Contour 30. To nie martwcie się, jak nie teraz, to w przyszłości. Pewnie coś ze wspomnianych firm zagra na kolejnych cyklicznych naszych spotkaniach. Na szczęście dotarł wspaniały muzyk jazzowy Marcin Oleś, który na spotkaniu opowiadał o swojej twórczości, jak ciężkim czasem dla muzyków był okres pandemii. Ale co najbardziej ucieszyło zebrane gości, pan Marcin jest praktykującym audiofilem i opowiedział o wieloletniej budowie swojego systemu audio. I jak stwierdził, że nie metka, a jakość grania tworzy udany set audio. Również dowiedzieliśmy się o powstaniu najnowszego, mamy nadzieję, dzieła Marcina. Tym razem będzie to książka i wstępnie jesteśmy mówieni na wieczór autorski na naszym spotkaniu. Prostym, lecz w punkt było określenie jednego z gości. Z tego gościa to niezły kozak. Co musiało świadczyć o dużej wiedzy audio, muzycznej i umiejętności przekazania jej zebranym grupowiczom zrzeszonych w naszej grupie Audio Muzo Fans na Facebooku. Czas wrócić do sprzętu, który zagrał. Na dużej sali mogliśmy posłuchać głośników Avangarda Acoustic Zero z urządzeniami marki Ion Audio, okablowanie Siltech i listwą zasilającą firmy Powerbase. Jak wiemy, elektronika Ion to technologia oparta o lampy elektronowe i potrzebuje trochę czasu na rozgrzanie, a jej głośniki firmy Avangard Model 0 z aktywnym pasem również nie od razu startuje na maksa swoich możliwości. Musimy jednak przyznać, że start był bardzo obiecujący, a po kilku kwadransach było wręcz bosko. A jak wiemy, nasz pub, w którym często gościmy, ma pewne, powiedziałbym, braki akustyczne. Czas na zestaw z małej sali, a więc Audio Revival Junior z kolumnami głośniki Hario Constellation Delfinus MK2 i z niezapowiadanym wcześniej źródłem Gramophone Music Hall MMF1.5 uzbrojonego we wkładkę typu MM marki Shelter, która aktualnie kosztuje około 990 zł. Czyli zestaw gramofon plus wkładka za niespełna 3,5 tysiąca. Dlaczego o tym wspominam? Bo to źródło zrobiło nie lada zamieszanie, oczywiście pozytywne. Możliwe, że duża zasługa tego brzmienia to udział w torze przez wzmacniacza gramofonowego FaceMation EA220. Istotny udział w tym urządzeniu miał właściciel Nautilusa, pan Robert Szklarz, który dzielił się swoją wiedzą o technicznych aspektach sprzętu i wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu odpowiednio zestawów setów audio. Tak, żeby zagrało i do tego wyglądało. W tym momencie zapraszam Was na kolejne spotkanie w przyszłym roku, niestety w nowym miejscu. Mam nadzieję, że równie fajnym, a informacje otrzymacie od nas wkrótce. Dobrze, kilka zdjęć było. Ja niestety nie dotarłem, ale cała moja brać, że tak powiem, była. Dobra, i jeżeli chodzi o nowość, to marka Analog Relax EX2000, czyli nowa flagowa wkładka specjalistów od analogii prosto z Japonii. Jest to stereofoniczna wkładka typu MC, charakteryzuje się firmowym patentem w postaci ręcznie wykończonego korpusu z ekskluzywnego drewna. Tym razem wybór padł na świerk pozyskiwalny w rejonie włoskiego Tyrolu Południowego. Uważamy, używany również do produkcji górnych paneli korpusów skrzypiec, uwaga, Stradivariusa. Drewno jest sezonowane i suszone w specjalnym procesie, a szasis starannie powlekane proszkowo w lekko chropowatą strukturę, z uwzględnieniem przełożenia tego typu wykończenia na jakość dźwięku. Igła to lity diament typu SC wersja 3 ze szlifem mikrokrawędziowym o różnych krzywiznach z przodu i z tyłu oraz z dodatkowym facetowaniem pionowym.
będąc udoskonaloną wersją SC, zastosowaną w modelu EX-1000. Wspornik igły wykonano z tego samego materiału. Został zaprojektowany specjalnie pod kątem najnowszego modelu flagowego. Dla przypomnienia, EX-1000 dysponuje wspornikiem rubinową. Ciekawostką jest, że w porównaniu do rozwiązań innych producentów, diamentowy wspornik EX-20 jest masywniejszy, co ma przekładać się na nieco cięższe i nasycone od dołu brzmienie, a także pewniejsze prowadzenie igły przy wysokich poziomach zapisu. Poziom wyjściowy EX-2000 to 0,1 mV, a impedancja cewki wykonanej z nieczystej miedzi bezlednowej to 8 ohm. Cena wkładki to 99 tysięcy złotych. Dystrybutorem jest Nautilus. Ciekawe. 99 tysięcy. Jeszcze raz sprawdzę. Tak, no nie pomyliłem się. Ok, przejdźmy co na giełdzie OLX. Dobra, jesteśmy na OLX-ie. Ostatnio był przedział do 3000, teraz weźmiemy sobie do 4000 i poszukamy jakichś ciekawych zespołów głośnikowych. Lecimy. Triangle E, Split Gaia EZ. Spoko, jak najbardziej, wzmacniacz lampowy super. Worf Edale, King's Dale trójki. Niezłe, ale chyba troszkę za drogie. Sound Deco Alpha F2, czyli Sound Deco, nie wiem czy jak dobrze kojarzę, to jest ta marka, którą Tonsil wykupił, a specjalizowała się ona bardziej w stolarce, chociaż kilka zespołów głośnikowych jak najbardziej zrobili. Monitor audio z Silver 8, Triangle znowu monitory, ale poszukamy czegoś interesującego. Czegoś nieoczywistego i czegoś i o, powiedzmy tak, do małych pomieszczeń. Sonus Faber Concertino ze standami za 3900. Całkiem. Duntech 3800. Chyba to jakaś pomyłka jest, bo te kolumny są znacznie droższe. Przetworniki Morella, o ile dobrze pamiętam. No, słuchajcie. Jeżeli nic tu się nie zadziało, nic nie było grzebane, to są fantastyczne kolumny. Bardziej tranzystor, może KT88 w push-pullu. 3800. O kurczę. Naprawdę, polecam serdecznie. Dobre kolumny. Nawet bardzo dobre kolumny w tej cenie. Dobra, idziemy dalej. B&W, Infinity Kappa. Magnumy, Castle Howardy. Worf Edale. Dobra, znowu monitor audio, ATC SM11, dobra, spoko, Infinity Ear. No i kolejna sprawa, którą też mogę Wam polecić jak najbardziej. Te francuskie zespoły głośnikowe cechują się przede wszystkim bardzo fajną charakterystyką impedancji, czyli ten moduł impedancji sprzyja temu, aby podłączyć je pod wzmacniacz lampowy i moim zdaniem to jest najlepsze połączenie. Może Krelka w 300. No, wyglądają bardzo dobrze. Cena 3600. Jak najbardziej też myślę, że warto się zainteresować takimi zespołami głośnikowymi z Francji. No dobra, i standardowo jeszcze jeden model, jakiś kolumn po 3 proponujemy zawsze. KBASy, monitor audio, fokale, troszeczkę za drogą. Acertella. No dobra, to sprawdźmy też. Piękne logo, super, fantastico. No. O ile pamiętam, to mamy na pokładzie Visatony i Etony głośniki. Kawał kolumny. Do mocnego, no można z nimi jeszcze oczywiście coś się pobawić, ale do mocnego rockowego grania jak najbardziej. Fostexy, Visatony. O, super. No rewelacja. Naprawdę kawał kolumny, mocne granie, jak to wyglądałem, naprawdę przyzwoicie. No dobra. Wróć, zobaczymy, czy tu... O, zachował to wszystko elegancko.
Zobaczymy, czy jak wybierzemy gramofony, to nam się coś zmieni. Nic, dobra. Jedziemy. Torrens 125, MK2 za 4000. Ciekawe, czy mamy tam jakąś wkładeczkę. O kurka, taki fajny gramofon i taka wkładeczka. O, jest jeszcze jakiś szur do tego. Wygląda na dobry stan. 4000, ale z lepszą wkładką. Tak, bez wkładki można byłoby coś może ponegocjować, bo to kawał dobrego gramofonu. Wkładka HANA. Koetsu Black. QLY44. No nie, tego muszę wam jak najbardziej polecić. Miałem, długo grałem na 55. Świetny gramofon. Tu mamy regulację. Niestety niektórzy psikają tam płynu do potencjometrów i jest kłopocik. No ale tak poza tym, jeżeli tu elektronicznie jest sprawny, fantastyczny gramofon. Bardzo wam go polecam. Cena 3700, myślę, że 3500 i jak najbardziej. No dobra, to mamy dwa, może jeszcze trzeci się trafi. Jedna wektorka, projekty. Kenwood KD650, no. 126 Torrensa, no. Dobry pomysł. PL560 Quartz, jeszcze lepszy. Project, RPM5, Sony. Kurde. 4000 za Adama, ludzie kochani. Naprawdę. O! I chyba Kenwood. Chyba Kenwood. No. No. No tak. Solidny, ciężki, mocny, pancerny wręcz gramofon. Z przyzwoitym ramieniem. Z byle jaką wkładką. Ale jak najbardziej można spróbować. No dobra, to mamy trzy wzmacniacze, nie, trzy kolumny, trzy ten, no to wzmacniacze, zobaczmy. 285 ogłoszeń, no dobra. No, w tej cenie cyfrowy takt M2, można, pod tego te białe ACR-y jak najbardziej. Kambodża, elektrokompaniant, o, i chyba mamy pierwszy, ciekawy, tak jest, zobaczmy tylko elektrokompanianta, jak on wygląda. No dobrze, czy tutaj coś było robione? 3500, myślę, że też bardzo ciekawy wzmacniacz, z wyrównaną równowagą tonalną, zarówno dobry do jazzu, jak i do mocniejszego grania. Jolitka. Na ten, dobra. Krelka w 300, no to wiecie, że lubię, więc... Chociaż tego mniej. Dobra. Primary 32 jest świetny, to już wzmacniaczem. Exposure jak najbardziej. Ale szukamy czegoś nieoczywistego. Roxen, Technics. No i mamy Buicha. Jeden z tych, że tak powiem, udanych Chińczyków. 687, 6550 albo KT88. Widać, że ktoś tutaj wymienił na ceny czerwone. Może być, można pomyśleć o wymianie elektrolitów, tych rezystorów, generalnie rezystorów, okablowanie ok, trafa w porządku, tu jest Duavik, dobra. Gniazda takie sobie, no ale okej, nie wymagajmy zbyt dużo. Bardzo uczciwy wzmacniacz lampowy z Azji, jak najbardziej. Pod te francuskie kabaze, świetne połączenie. Dobra, idziemy dalej.
Unison, spoko. Biały ci już był. Znowu takcik. Yamaha AS1000. To jest naprawdę niepozornie wyglądający dobry wzmacniacz. Advance Acoustic, Sugden Optima. A zobaczmy jeszcze tą lampkę audionota. Czy to nie jest chiński jakiś klonik? Tam. Trochę Mundorfów, trochę kawałek dobrego kabla. No. Mini waty. Nie najgorsze rezystory. Budka. Buda z Chin. Budka też. Trudno powiedzieć, jakie transformatory. No niestety nie mamy. Oj, to jest Wawra, to jest dzielnicy. Super. No to weźmy jeszcze Musical M3 i Roxanne. O! Bardzo lubię tego hybrydowego Koplanda. Tak jest, pokażmy go. Od handlarza, co prawda. Świetny do jazzu. No. Lampkami można się pobawić, troszkę go podrasować. Pan go otworzył. Siemensa lampy, także już coś tutaj wymyślił. Jak najbardziej, Koplanda też bym mógł wam polecić, ten model. Dobra, idziemy dalej. Kambodża, Koplandzik był. To może jeszcze coś. Unison. Końcówki mocy Denona. No, Jungson. Kawał góra też wzmacniacza. Ciężkie bydle. Exposure. Atol Sansui. MC100B to już wam nie będę polecał. Wiecie, że jestem fanem tego wzmacniacza. W tej cenie to naprawdę trudno coś znaleźć godnego. Bardzo fajny wzmacniacz. Chiński. Znowu lampa. No przepraszam, ale jestem fanem wzmacniaczy lampowych. Na lampie 300B. Chyba coś w nim zostało, że tak powiem, zmodernizowane, o ile pamiętam. No. Tak jest, to od Igorka. 3900. Także coś tam zostało w nim dudnięte. Kochani, no dobra, no to co, kończymy na tym wzmacniaczu za niecałe 4000 na lampie 300B. Wszystkiego dobrego, miłego tygodnia wam życzę, pozdrawiam, cześć.